Witam Państwa w sobotę 27 maja. W Warszawie Cepeliada twórcy ludowi prezentują to, co jeszcze można wykonać własnymi rękami z drewna, płótna, papieru i wikliny. Jest co kupić i na co popatrzeć, bo 45 spółdzielni cepeliowskich sprzedaje wycinanki, kolorowe kwiaty, meble, kosze, narzuty, serwetki. Przegrywają zespoły ludowe. A przy okazji można spotkać się z kandydatami do Sejmu. Jutro drugi dzień Cepeliady. Przy pięknej, słonecznej pogodzie odbywały się dziś imprezy z okazji Dni Kent. Na estradzie przy Domu Kultury zespoły folklorystyczne i młodzieżowe. Przygrywała orkiestra Dęta. Czynne były stoiska z książkami, napojami chłodzącymi. W tym roku w tradycyjnym festynie uczestniczyli kandydaci na posłów z okręgu wyborczego nr 11 w Bielsku-Białej. Poligon ćwiczą łącznościowcy z jednostki Śląskiego Okręgu Wojskowego. Tu nie ma czasu na nudę. Tempo i rytm wyznacza surowy sędzia. Czas. Im szybciej, tym lepiej. Dokucza tylko słońce, ale jak mówią sami, lepsze ono zawsze od deszczu. Dla tych żołnierzy nie ma rzeczy trudnych. Nikt i nic nie potrafi ich zaskoczyć. Również przyjazd na poligon ministra obrony narodowej. Jesteśmy zainteresowani tym, czy służba wojskowa zostanie coś skrócona, powiedzmy do 18 miesięcy, bo się bardzo dużo o tym mówi. Myślę, że nawet może nastąpi taki czas, kiedy służba będzie krótsza. Żeby skrócić służbę wojskową, trzeba jednak mieć większy budżet, większe uzawodowienie. Badania OBOP-u wykazały, że za bezwzględnym zakazem przerywania ciąży pod karą więzienia dla pacjentki i lekarza są najstarsi i najmłodsi Polacy obojga płci. 30- i 40-latkowie są przeciw. Im wyższe wykształcenie badanych, tym bardziej krytyczny stosunek do prawnych ingerencji w intymne życie człowieka. Również w Dąbrowie Górniczej odbyła się demonstracja przeciwko planowanej zmianie ustawy o przerywaniu ciąży. Nawoływano do przeciwstawienia się wszelkim próbom ograniczenia praw i wolności sumienia kobiet. Manifestujący zbierali podpisy pod notę protestacyjną, którą zamierzają wysłać pod adresem odpowiedniej komisji sejmowej. Pod średniowiecznym pręgierzem we wrocławskim rynku na 24-godzinny publiczny pręgierz wystawili się wczoraj około godziny 12 uczestnicy głodówki z ugrupowania Wolność i Pokój. Ta dobowa głodówka ma poprzeć studentów żądających zarejestrowania NZS-u. Nasza ekipa filmowa przekonała się jednak na miejscu, że dla uczestników głodówki drugi człon nazwy ugrupowania Pokój to puste słowo. Proszę tą kamerę wyłączyć, my nie chcemy, żeby pan nas filmował. Takie są prawa obowiązujące w kraju. Do sesji egzaminacyjnej coraz bliżej. Na niektórych uczelniach rozpoczęły się już egzaminy. Tymczasem w kilku wyższych uczelniach w kraju ekstremalnie nastawione grupy studentów NZS i Wolność i Pokój starają się utrzymać napięcie wokół niezarejestrowania niezależnego zrzeszenia studentów. W Polsce, zwłaszcza obecnie w czasie kampanii wyborczej, potrzebna jest rozwaga i spokój. Ustawa o stowarzyszeniach, akceptowana przez wszystkich uczestników Okrągłego Stołu, precyzowała wyraźnie, że stowarzyszeniom prawo do strajku nie przysługuje. Lech Wałęsa podczas konferencji prasowej w dniu 27 kwietnia, a później w czasie pobytu w Brukseli sugerował, by NZS zrezygnował z tego żądania. Teraz Solidarność domaga się zarejestrowania statutu NZS w pierwotnej wersji. A przecież wszystkim, jak już powiedzieliśmy, właśnie teraz, tuż przed wyborami, powinno zależeć na rozwiązaniu problemu w drodze dyskusji i dialogu w atmosferze powagi i spokoju. Protesty strajkowe ogłoszone na uczelni. Przypomina pas. Przyszli tu, by zarejestrować na kasetach i taśmach filmowych to niecodzienne spotkanie. Spotkanie Mieczysława Rakowskiego ze Stevie Wonderem. Czy wierzy pan, że muzyka może być lekarstwem na wszystko? I believe that music, can be used too as a vehicle. Wierzę, że muzyka może być środkiem, za pomocą którego możemy odkrywać prawdę o nas samych, odkrywać sposoby patrzenia na siebie nawzajem. Muzyka może nas inspirować, gdy nie jesteśmy pewni, dokąd zmierzamy, w kontaktach osobistych, a także w angażowaniu się w różne życiowe sprawy. Te zdjęcia z pewnością obiegną świat. A to stadion dziesięciolecia. Na półtorej godziny przed koncertem publiczność schodzi się jeszcze bez pośpiechu. U nas jest zwyczaj przychodzenia za 5:12. Za kilka minut Stevie Wonder będzie śpiewał dla polskiej publiczności, a dla nas fragment teledysku. W tym wydaniu Dziennika to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia za tydzień.